Siemanko widzowie, witam was serdecznie na kolejnym wyjeździe. Tak jak widzicie, dzisiaj wyjazd na rzekę. Odcinek rzeki Oudemas. Zanęta, którą mam tutaj w wiaderku, pokażę wam za chwilę z bliska. Moja w robocie, córka w przedszkolu. Także ja ze względu na to, że mam urlop, szybki taki wypadzik, 3-4 godzinki, zobaczymy, czy się uda coś złapać. Prawdę mówiąc, z tego co się orientuję na tym odcinku rzeki, dobrze biorę w nocy. W piątek tutaj przyjeżdżamy, dzisiaj mamy środa. Z Kamilem na noc, no ale zobaczymy. Nie chciało mi się siedzieć w domu, przyjechałem sobie nad wodą posiedzieć, odpocząć trochę. Także dwa zestawy w wodzie. Lewo wędka w tej chwili na pęczek białych robaków. Lewo wędka w tej chwili zestaw z koszyczkiem. I tutaj mam powieszony pęczek czerwonych. Także zobaczymy, czy się coś uda chycić. Was kochani, zapraszam na film, życzę miłego oglądania. Za chwilę wam pokażę miejscówkę tutaj w koło, jak to wygląda, jaką mam rozrobiona zanęta. No i tyle, zobaczymy, czy podejdzie jakoś rybka. Słuchajcie kochani, zanęta, która mi została, to są pozostałości po moim ostatnim wędkowaniu. Tam ci, którzy oglądali mój filmik, jak byłem na Horse, na federze klasycznym. W tej chwili mam tutaj zrzuconą zanęta Expander, tak jak to widzicie, z białymi i czerwonymi takimi robokami. Tutaj wam pokażę. Tutaj mam jeszcze puszka kukurydzy, wziąłem takie pelety. Może to później powieszę na włos, ale zobaczę, czy na to będę chytał. Czerwone roboki, duże, małe. No i tak będziemy dzisiaj próbować. Natomiast wracając do tej zanęty, tutaj mam wszystkiego po trochu. Troszka glinki, troszka expandera, troszka worms, zanęty, takie pozostałości, które mi zostały. Ciepło jak to wszystko. No i tak będziemy dzisiaj próbować. Fajna pogoda dzisiaj jest, piękne miejsce. Później wam pokażę, albo za chwilkę nawet pójdę, zostawię te wędki i pokażę wam tam z boku, jak wygląda ten plac. Patrzcie kochani, droga dojazdowa jest praktycznie pod samą rzekę. Tak jak ona się ciągnie, jedzie ta droga wzdłuż rzeki. Fajne miejsce, idzie się postawić auto, tutaj stoi mu samochód. Można fajnie namioty rozłożyć, jeden, drugi, trzeci. Naprawdę można przyjechać na ryby większą ekipą. A drugi, fajny plac jest szeroki tutaj. Dajcie mi minutkę i no zajdę, bo chcę wam to pokazać, jak to fajnie wygląda. Ścieżka idzie tutaj na dół. To są też bardzo fajne miejsca. Powiem wam szczerze, że w zeszłym roku byłem tu chyba raz czy dwa razy. No nie udało mi się tu nic pochytać. Natomiast obcy tutaj jeżdżą na noc. No i mają tutaj fajne efekty. Ciągni tutaj fajne, piękne leszcze. Pochytali tutaj karpie, takie dzikusy. Jeżdżą tutaj na węgorze. Także no zobaczymy. A tutaj idzie się dalej, tak jak to widzicie. I tu jest też super miejscóweczka. Tutaj idzie się rozłożyć w tym miejscu. Tak wam pokazuję. Jest srogi plac. Całe to tutaj, wzdłuż tej rzeki. Tutaj nawet ostatnio jak byłem w zeszłym roku, to tutaj pod tym mostem karpiorze siedzieli. Tu mieli tak, jak ten plac jest. Tak wam to pokazuję, namioty postawione. Fajnie, bo tutaj jest, widzicie, droga na górze. Także nawet jak deszcz leci, a tu albo coś, to ci nawet namiot nie zmoknie. Miejsce na ognisko. W sumie nie miejsce na ognisko, ale tu sobie ognisko palili tutaj na rzece. Jak to się go do przypału nie ma. Także można sobie zapalić jakieś ognisko. Tak sobie tutaj fajnie posiedzieć, zobaczyć, jak to wygląda. A tutaj jak się idzie dalej, no to patrzcie, wiele tu jest miejsca na namioty, żeby postawić. Idzie tu przyjechać ekipą, na 2, 3, 4 namioty wlezą, wędek nastawiać i można siedzieć, jak ja to godam, tydzień na rybach. Nikt tutaj nie przychodzi, nikt się tu nie przyczepi. Patrzcie, ile tu jest miejsca. Widzicie wy to, cały taki plac tu. O, i tam jak ja stamtąd szedł. O, tam teraz też jakiś hop przyszedł na wędki. Tutaj przybliżymy, ja wam pokażę. Widzicie go tam? O, też na ryby przyjechał. Siedzi późno, pójdę później do niego się zapytać, na co tam chyto. No i tak to kochani wygląda. Tutaj jest bardzo dużo miejsca, fajna woda jest, niski poziom wody troszeczkę. Tak to tu wygląda wszystko. No, wciepna na film później na koniec jakąś mapka, jakby tu ktoś chciał sobie przyjechać na ryby, co nie zna tego miejsca, także możesz się tu przyjechać, bo jest naprawdę fajne miejsce, można się fajnie rozłożyć. O. Zobaczcie się, tam z tyłu jest port. Nie wiem, czy to ściągnę kamerą moją. O, widzicie? Fajne, jakie stoją. No i tak to tutaj wszystko, kochani, wygląda. Do swoich wędek. Mam nadzieję, że się uda dzisiaj co chycić, a jak nie, to sobie przynajmniej posiedzę nad wodą, odpocznę.
No i zobaczymy, a tak jak już wam wcześniej powiedział, w piątek tutaj przyjeżdżamy z Kamilem na noc. Także tu na pewno pójdą duże koszyki, ciężkie, żeby to zakotwiczyć na dnie. Duże choczyki, bo się nastawiamy na nocę na duże ryby, żadna drobnica, może jakieś leszcze, ale te leszcze jak będą pobierały, to też by chciał takich fajnych leszczy pochytać. No i zobaczymy, co z tego będzie, także na pewno w piątek będzie jakiś film. Wracam do swoich wędek, wziąłem sobie kuchenka, za chwilę sobie zrobię jakoś ciepło herbata. No i tyle, będziemy czekać na ryba. Słuchajcie kochani, zwinę w tej chwili ten jeden zestaw, pokażę wam jak mam zrobione zestawy na dzisiaj. Zwykły, tutaj mam koszyczek przelotowo powieszony na żyłce. Już to tutaj mam, trochę mi to dziewa tu zawadzają, ale nie szkodzi. Już wam to pokazuję, jak tutaj mam ciężarek, mam powieszony koszyczek na żyłce, na agrafce z klikiem. Tutaj poniżej mam stoper, zwykło zrobiono skrętka. Widzicie, jak mi to fajnie odprowadza na bok. I tutaj bez żadnego łącznika, tylko oczko, za oczko powiększone. Metrowy przypon 0,20, haczyk 14, pęczek białych robaków. Także tak wygląda mój zestaw numer 1. Ja to ciepnę w tej chwili do wody. Moi drodzy, tu muszę uważać na te dziewa, żeby sobie tak siedną, bo trochę mam tu schronienie od wiatru, bo trochę wieje, wam powiem. Także nabijemy to dosyć mocno. O. I robimy rzut po ryba. Robimy rzut po ryba. I zaraz wam pokażę ten drugi zestaw, bo to też za chwilę przyciepna. Tak. Daleko do rzeki. Poczekamy chwilę, aż ten koszyk opadnie. O, i tak to zestawiamy. A drugi zestaw mam zrobiony w ten sam sposób. I mam tam założone gumową rurkę. Zaraz wam pokażę. I tam pęczek czerwonych robaków. Haczyk również jest 14, przypon 0,20. Zobaczymy, czy się uda dzisiaj coś złapać. Tam, co wam pokazywałem, po mojej prawej stronie, kawałek dalej przyjechał taki gość też na ryby. Później może uda do niego zobaczyć, na co tam łapie, podpatrzeć trochę. Bo jak jeździ tutaj często na rzekę, to nieraz warto zobaczyć, na co miejscowi tutaj chytają. Patrzeć na pozostaw, jak był zbudowany. Także tutaj, jak wam powiedziałem, w piątek tutaj chcemy na nocka przyjechać z Kamilem. O, jest. A tutaj kończymy ten drugi zestaw. I już wam pokazuję, jak wygląda ten zestaw numer 2. Wszystko mam tu fajnie zrobione, nic tutaj się absolutnie nie motlo. Tak wygląda mój zestaw drugi. Powyżej mam powieszony stoperek. Co to się tu urwało, widzicie? Nawet się urwał teraz przypon. Dobrze, że to się teraz urwało, nawet nie wiem czemu, niż jakby się to miało urwać na rybie. Ale już wam pokazuję, jak to wygląda. Koszyczek 45 gramów, te koszyczki tutaj stoją, mi się rzeka spokojnie, nie ma uciągu. Tutaj mam ten zestaw kamo, który mi również odprowadza ten fajny przypon, tutaj przypon metrowy. I pęczek takich czerwonych robaczków. I tak próbujemy. Przywiązał sobie ten szypon, nie wiem czemu to się cholerstwo urwało. Może jakaś zaczepiła, bo osłabiony był ten szypon. I robimy, kochani, rzut po ryba. No i tak, moi kochani. Wędki, tak jak stały, tak siedzą, nic kompletnie się nie dzieje. Tak jak widzicie, robię sobie tutaj coś na ciepło do jedzenia, bo się zerwał wiatr. Zrobiło się troszeczkę zimno. Kotleciki się smażą. Z kanapeczką, papryczką, także coś sobie na ciepło zjem. No i co mogę wam powiedzieć? Także już wam wcześniej powiedział. O, proszę, jak to ładnie wygląda. A jak wonio. Także już wam wcześniej powiedział. W piątek jadę tutaj na noc z Kamilem. Mam nadzieję, że uda się coś chycić na nocce. Głównie się tutaj będę nastawiał na węgorze i na dużego leszcza. Także dwa zestawy na pewno pójdą z dużymi haczykami. Haczyk, myślę, koło czwórki gdzieś. Pęczek białych robaczów, jakieś rosówki, tak będziemy próbować. No a jeden zestaw pójdzie stricte na węgorza. Posiedzę jeszcze godzinka, bo zero kontaktu z rybą w dniu dzisiejszym, nic kompletnie nie bierę. Tam była chwila pogadać u tego gościa, co przyjechał na ryby. Zresztą u niego nic kompletnie nie szkubie. Nie wiem, coś ta ryba ostatnio nie pobiera. Nawet na tych komercjach ciężko jest cokolwiek złapać. Nawet siedząc tutaj cały dzień, pojedyncze jakieś takie 2-3 sztuki. Także bardzo słabo z tymi braniami, nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane. Zobaczymy, jak będzie w piątek. Ja dzisiaj posiedzę jeszcze godzinka
i będę się zbierał do domu. Za chwilę moja kończy robota. Po drodze odbierę córka z przedszkola, także popołudnie jeszcze spędzić z rodziną i to tyle. Jakby się udało coś siedzieć, to na pewno zobaczycie to na filmie. No i zobaczymy. Jeszcze godzinka posiedza, tak jak wam przed chwilą powiedział. Mam nadzieję, że coś podejdzie, a jak nie, no to będziemy dalej próbować coś w piątek. No i tak, moi drodzy, ściągnę ta lewa wędka. Tak jak wam przed chwilą powiedział, jeszcze jest godzinka posiedza. Nic kompletnie się nie dzieje. Teraz jakiegokolwiek kontaktu z rybą. Tak, że to rzucił, tak to wszystko stoi. Także nabijamy koszyczek. W tej chwili spróbuję na czerwone roboki jeszcze coś. Tutaj jakieś abazie się zaplątały. Nic kompletnie się nie dzieje. Także na czerwone roboczki próbujemy. Mam tutaj takie małe roboki. Tutaj teraz też miałem na czerwone roboki ciepnięte. Były trzy, został jeden. Nie wiem, czy spadły, czy coś się tam działo, ale wskazania na szczytówce nie było żadnego. Także jeszcze chwileczka posiedza i jada do domu. Nie wiem, co się dzieje. Wszędzie jeżdża po różnych zbiornikach, po różnych wodach. Powiem wam, że ciężko jest cokolwiek złapać. Ostatnio byłem na tym Horse Feeder klasycznie. Ci, co tam oglądali mój film, to wiedzą, jak ja tam podchodziłem do tego wędkowania. No i nawet jak ten feeder klasyczny nie za bardzo mi poszedł, no to jednak próbowałem i na czerwone, i na białe, i na kukurydze, i nic kompletnie nie chciało tam brać. Przypnęmy tu jeszcze jednego takiego malucha. Także nie wiem, kochani, co się dzieje. Tak to w tej chwili wygląda, nie wiem, czy to widać. Pęczek czerwonych rybaszczów, koszyk nabity. Robimy rzut po ryba. No i za chwilę przeciepna ten drugi zestaw też. Teraz jeszcze zobaczymy, czy coś się uda chwycić, co szczerze wątpię już w dniu dzisiejszym, ale trzeba próbować. Czekam, aż ten koszyk opadnie na dno, za chwilę przeciepna ten drugi zestaw. Jak nic się nie będzie działo, to jada za dom, a jeszcze jak skończę to dzisiejsze wędkowanie, to przejdę tam kawałeczek dalej, żeby wam pokazać, jakie tam są fajne miejsca do wędkowania. Naprawdę to jest fajna woda, fajnie się można rozstawić z namiotami. Ale co z tego, że jest fajna woda, jak nic nie bierę. Trzeci raz tu jestem. Zaraz byłem tam tu w zeszłym roku. No i teraz sobie tak przyjechałem chwilę posiedzieć. Nie chciało mi się nikaj daleko jechać na żadne komercja też płacić. A z drugiej strony też wam powiem, nie chce mi się jeździć co chwila po tych komercjach, bo te komercje są wszystkie płatne. A mam karty, licencje tutaj poopłacane w Holandii. Także no, jeżdżę jakaś po kanałach, po rzekach. Próbować coś innego złapać. Ale na razie, tak jak widać, no ciężko mi to idzie. Ten zestaw mamy na czerwonego rzuconego. Zwijam ten drugi zestaw tutaj, założę białe. No i będę widzieć, czy się coś zadzieje. A także jak wam powiedział przed chwilą, za chwilę jak skończę to moje wędkowanie, jest godzina 13.10. W tej chwili do 14 siedzę, do 14 się nic nie będzie działo, to zwijam te wędki, jadę do domu. Przejdę tam w lewą stronę pokazać wam, jak to wygląda. No i tak, moi kochani, nic kompletnie się nie dzieje. W tej chwili godzina 14 na zegarze. Tak jak wam powiedziałem, do godziny 14 siedzę. Jak się nic nie będzie działo, to zbieram się, dodam. A teraz przejdziemy się kawałek razem, spacerek. Pokażę wam te miejscóweczki, które wam obiecałem pokazać, które są troszeczkę dalej. Także ja idę, żeby was nie zanudzać. Jak dojdę, no to zobaczycie, jak tam pięknie jest. Szkoda tylko, że rybki na tej rzece nie biorą. Zobaczcie, jaka się piękna pogoda zrobiła. Na pewno to widać na nagraniu. Fajnie teraz słonko wyszło. Szkoda, że dopiero teraz, jak się zbieram, dodam, bo cały czas były czarne chmury i w sumie to nawet myślałem, że będzie padało. Ale tak i tak byłem na to przygotowany, bo tam namiot i parasol w samochodzie miałem, także nie będzie. Także nie byłoby z tym problemu. Natomiast no, nie się za dłużej, bo 5 godzin na rybach. Ponad zero kontaktu z rybą, nawet żadnej ocierki, jakiegoś puknięcia, wskazania na szczytówkę. Bez sensu. Dzisiaj środa. Jutro trzeba się przygotować, troszeczkę powiązać zestawy. No a w piątek, o, zobaczcie tutaj, co się dzieje, ja wam obrócę to wszystko. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Tu jest jedno takie miejsce fajne. Jedna zagałąź, która tu wisi, troszeczkę by przeszkadzała. Pójdźcie na dół, wam pokażę, jak to tu wygląda. Wiem, że się zmachłem troszeczkę. Zobaczcie, jak fajna woda, to jest jakaś śluza. Śmierdzi z tej śluzy niesamowicie. Tu jest. Tam jakieś kaczuszki fajne pływają.
piękną rzeką, powiem. Tak to tu wszystko wygląda w koło. No, ale to jeszcze nie tak to, co wam chciałem pokazać. Idę tutaj szybko do góry, hop, hop, hop. O, zaraz jadę do domu. Moja córka kończy zajęcia w przedszkolu. Fajna pogoda jest, jadymy do Kastoramy. No tam już się obiecuję mojej kobicie, że zrobię jej takie półki. Wieszoki miały powiesić, naręczniki w łazience. Ale no, ciągle ryby i ryby. Albo na jakieś nagrywanie, a jak nie nagrywanie, to jadę sobie po prostu tak posiedzieć na rybach, bo nie wszystko to, co ja po prostu jeżdża, nie z każdego wyjazdu nagrywam film, bo powiem wam szczerze, że czasem chcę sobie posiedzieć na rybach, piwo otworzyć, odpocząć, a nie za każdym razem lotać z kamerą. O, zobaczcie, furteczka, cyk, cyk. Przechodzimy na drugą stronę, pyk. Zobaczcie, co tu się dzieje, kochani. Obracam to. Miejsca, a miejsca. Idziemy tu bliżej do wody, tutaj ten hop siedział. Zobaczymy, może jakaś puszka po kukurydze została, może jakaś paczka po zajęcie. Mam nadzieję, że nie, bo ja nienawidzę, jak ktoś przyjeżdża na ryby i lew za sobą zostawia. To jest najgorsze, co może być. Ale zobaczcie, jak tutaj to fajnie wygląda. O. I tak to jest. A ja siedziałem dzisiaj tam przed tym mostem, tak jak te krzaki są, tak siedziałem. Także całe to tu obecnie teraz koło. Patrzcie, jaka piękna woda. Tak to tutaj wygląda. Z tamtej strony są miejsca, tak jak bym pokazał ja palcem, tam jest takie wycięte. Może wam to tutaj przybliżam, gdzie to może chodzić. O. Idzie, tutaj idzie, chce sięgnąć na dół. Tak. O, teraz akurat kamera łapie ostrość. Także jakieś tam miejsca są w koło rzeki, jak nie z jednej, z drugiej strony. Tam też po drugiej stronie, widzicie, tam jest miejsce, plac fajny. I no tam trzeba uważać, bo tam na tym konie lotają i tam jest tablica, że te konie ponoć gryzą i kopią. No jak każdy koń gryzie, każdy kopie, no ale tak to, kochani, wygląda tutaj. Także miejsce, tak jak widzicie, jest naprawdę fajne. Szkoda, że się dzisiaj nie udało nic połapać, mam jeszcze roboki. Tak się wybrałem w sumie na ta rzeka, bo mam blisko 20 minut, teraz mam do domu, nawet nie po drodze, mina przedszkole od małej. A może się z moją spotkam pod przedszkolem, bo to prawie w tym samym czasie się zjademy, no zobaczymy. W każdym bądź razie myślałem, że uda się dzisiaj coś połapać. Miałem białe, czerwone roboki, go może jakieś leszcze uda się pochytać czy coś. No ale niestety nie udało się nic widzieć. Tutaj są jakieś oznaczenia, widzicie, zakaz wjazdu samochodem, zakaz palenia otwartego ognia, coś tam. Zakaz wjeżdżania pojazdów silnikowych, ale tylko takim pojazdom, które mają więcej niż dwa koła. Wszyscy tu wjeżdżają samochodami, no i tak to, kochani, wygląda. Co wam mogę dzisiaj więcej powiedzieć? Chyba nic już więcej nie będę gadał, bo to bez sensu. Piątek jada na noc, tak jak wam już dzisiaj powiedziałem. Zobaczymy, czy się uda coś pochytać na nocce. Na pewno z nocki będzie jakiś film. Zobaczymy, czy się uda coś chycić. Ja w dniu dzisiejszym żegnam się z wami. Łapki w górę, jeśli się wam film podobał, chociaż się nic nie działo. Subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmami. No i to tyle. Do następnego spotkania nad wodą. Cześć.